Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Otwieramy sobie list do Filipian i czytamy z pierwszego rozdziału, wers 21: Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Najpierw powiem, że dość dokładnie sobie sprawdziłem, co miał na myśli autor używając takich słów jak życie i śmierć. No i należy powiedzieć jasno, że chodziło mu po prostu codzienne życie i o fizyczną śmierć. To tak dla tych wszystkich, którzy chcieliby tu nieco pokombinować i na przykład powiedzieć, że chodziło o duchową śmierć, o duchowe życie. Nie. W przypadku życia chodzi o naszą codzienność, a w przypadku śmierci o nasze fizyczne unicestwienie. Dla mnie życie to Chrystus. Pan Jezus Chrystus powiedział któregoś. Razu ja jestem droga, prawda i życie. A więc skracając nasze potrzeby, Jego wypowiedź, możemy powiedzieć, że Jezus stwierdził ja jestem życie. Ja. Jeśli Jezus powiedział, że ja jestem życie, to wszystko, co jest poza Nim, jest w śmierci. I wiemy, że nauczanie Biblii, szczególnie Nowy Testament, a w szczególności listy do Galacjan i Rzymian, można powiedzieć, takie dogmatyczne listy bardzo wyraźnie pokazują, że jeśli ktoś nie uwierzył w Jezusa Chrystusa, nie uwierzył, nie narodził się na nowo, to pozostaje w śmierci, śmierci duchowej, która któregoś dnia stanie się śmiercią na wieczność. Prawdę więc powiada apostoł? Paweł do Filipian. Chrystus dla mnie to życie. Dla każdego wierzącego człowieka Chrystus to jest prawdziwe życie. Jest ogromnym nieszczęściem fakt, iż w wielu kościołach udało się ludziom sprzedać taką oto mini, właściwie pseudo prawdę, że żyjesz swoim życiem, a w sobotę czy w niedzielę przychodzisz, aby, właściwie aby co? Aby jakieś religijne czynności odczynić, bo chyba, chyba tylko o to chodzi. Ludzie to kupili, ponieważ ludziom to odpowiada, ale jakim ludziom to odpowiada? No tym, którzy nie są narodzeni na nowo, dla których Chrystus nie jest życiem. Dla tych ludzi powiedzenie Chrystus to moje życie, to jest kłamstwo, to jest nieprawda i oni doskonale o tym wiedzą. Wielokrotnie dają że zresztą znać o tym, Powiadając na przykład, pastorze, Biblia Biblią, a życie życiem. No to jest takie zdrowe podsumowanie ich niewiary. Ja to szanuję, ale też nie mam złudzeń co do tych ludzi. Powiem krótko, jeżeli mamy takich ludzi w naszym zbożu, a czasami się trafiają, no rzadko, ale się trafiają, i nie chcą zmienić swojego postępowania, to staram się ich raczej zniechęcić do tego, żeby przebywali w naszym zbożu. Ponieważ jeżeli oni nie chcą żyć z Chrystusem, no to my nie, nie mamy najmniejszego powodu, żeby tych ludzi w jakikolwiek sposób zatrzymywać w kościele. Oni nie są częścią kościoła i nigdy nie będą. I tyle. Co innego, ludzie, którzy przychodzą dopiero, co oni niewiele rozumieją, tym ludziom trzeba dać czas, trzeba, ich, trzeba im pomóc, trzeba im wszystko wyjaśnić, cierpliwie oczekiwać. Ale jeśli przyjdzie taki moment, kiedy oni zdecydowanie powiedzą, używając swojej złej, wolnej woli, podkreślam, złej, wolnej woli, powiedzą, nas nie interesuje takie życie z Bogiem, no to wtedy się z takimi ludźmi trzeba pożegnać. Tak my robimy tutaj u nas w Bielsku. Jak wy robicie u siebie, to już jest zupełnie inna sprawa. Życie to Chrystus. Wszystko to, co było za Chrystusem, jest w śmierci. I chodzenie do kościoła również jest aktem śmierci. Trzeba dodać do tego, że jeśli Chrystus to życie, to z tego źródła życia, którym jest Chrystus, wypływa, wypływa wszystko, czego każdy wierzący człowiek potrzebuje do codziennego życia. Czego potrzebujemy do codziennego życia? No, potrzebujemy się przyodziać, potrzebujemy coś zjeść, potrzebujemy gdzieś mieszkać. Potrzebujemy takie minimum które tym, którzy należą do Jezusa Chrystusa Chrystus zapewni. Ja jestem spokojny o to. On o to zadba, ale też potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, Bożego namaszczenia, Bożej obecności po to, żeby wieść pobożne życie. Wieść życie, które Bogu się podoba. Życie, które przynosi błogosławieństwo nam i wielu innym ludziom. Bo pamiętajmy, my nie żyjemy sami. Dla siebie My jesteśmy częścią jakiejś społeczności, w której są też ludzie poszukujący Chrystusa. Niestety czasami są to również społeczności lokalnych kościołów, gdzie niektórzy, podkreślam, ludzie poszukują Chrystusa, reszta Reszta to jest dla I skoro Biblia mówi, że ona jest możliwa, no to możemy. Na własne oczy często zobaczyć, że tak rzeczywiście jest. Dalej, życie dla Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie, zawsze będzie jednym wielkim oczekiwaniem na chwilę, kiedy zobaczymy Go twarzą w twarz. Ja wiem, że porównanie jest kiepskie, ale żeby to jakoś uplastycznić, jeżeli jesteś człowiekiem, który kocha swoją narzeczoną, Swojego narzeczonego, to przez wiele dni potrafisz czekać? Potrafisz myśleć o tym spotkaniu? Potrafisz tak ułożyć sobie kalendarz swojej codzienności, aby bezwzględnie na takim spotkaniu być? Oczekujesz tej osoby, wyobrażasz sobie to spotkanie, wyobrażasz sobie tę osobę, wyobrażasz sobie te wspólne chwile, rozmowy. No i właśnie tak wygląda życie dla Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, co apostoł Paweł powiedział dalej, że śmierć jest dla mnie zyskiem, dlatego że wtedy zakończy się czas oczekiwania, a przyjdzie czas spotkania twarzą w twarz. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest wierzącym człowiekiem, a nie oczekuje spotkania z Chrystusem, nie myśli o tym spotkaniu, nie, w jakiś sposób go sobie nie wyobraża, nie tęskni za tym spotkaniem, nie przygotowuje się do tego spotkania, nie raduje się na samą myśl, że przez całą wieczność będzie mógł poznawać swojego Zbawiciela. To jego wybieranie się do nieba jest jedynie iluzoryczne, jest tylko jednym wielkim oszustwem. Dlaczego? No dlatego, że wieczność. To przede wszystkim poznawanie Boga. Jeżeli wybierasz się do wieczności, tak twierdzisz przynajmniej, a nie jesteś zainteresowany poznawaniem Boga, tylko no, sam nie wiem czym, masz jakieś wyobrażenia o tej wieczności, no to nie jesteś w ogóle zbawionym człowiekiem, bo Twoje myślenie jest cielesne i wskazuje raczej na to, że Ty jesteś zainteresowany tym, co ciało się podoba. A nieduchowymi sprawami, ty ich w ogóle nie rozumiesz. To smutne, ale też niczego tutaj nie wymyślam, tylko to jest wynik, ta moja ocena jest wynikiem rozmów z różnymi ludźmi w kościołach. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony rozmawiając w różnych kościołach z ludźmi, kiedy oni, mówiąc o wieczności, w ogóle nie wspominają o poznawaniu Jezusa. Mówią o złotych ulicach, mówią o drogocennych kamieniach. Tak jakbyście chcieli nasycić tym widokiem i tym widokiem przeżyć całą wieczność. Na ile możesz patrzeć na złoto? Całą wieczność? Jeżeli tak myślisz, to jesteś szalony. Poznawanie Chrystusa to jest prawdziwe, święte zajęcie. Ale przyglądanie się złotym ulicom no cóż. No może być ciekawe i zajmujące przez jakiś krótki czas, ale nie przez całą wieczność. Śmierć jest zyskiem dla tych, którzy oczekują spotkania z Jezusem. Oczekują spotkanie ze swoim zbawicielem, tęsknią za tym spotkaniem, pragną tego spotkania, szukają możliwości, aby swojego zbawiciela poznać twarzą w twarz. Dla takich ludzi śmierć jest zyskiem. I kończąc to nasze rozważanie, dalej, jeśli będziemy czytali ten fragment Słowa Bożego, to przeczytamy ciekawe słowa. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Żeby zrozumieć Pawła, to warto byłoby przeczytać sobie z wcześniejszych kilka wersetów. Takie oto słowa. Pierwszy rozdział od trzeciego wersu. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie Mojej za wszystkich was z radością się modląc. I tak możemy do 11 wersetu. Otóż Paweł kochał tych ludzi, miłował tych ludzi. I uwaga teraz, bo to jest ważne, co, co powiem. On, to pragnienie bycia z Chrystusem uważał za najważniejsze, ale ze względu na miłość do ludzi, którym służył, wziął na siebie ten ciężar. Przebywania z nimi i odłożenia spotkania z Chrystusem, ponieważ Jego obecność w kościele była potrzebniejsza na ten, na ten dzień, na tę chwilę. I tak powinniśmy traktować nasz pobyt tutaj na tym świecie, na tej ziemi. Jeśli już tu jestem, to tylko dlatego, że jestem jeszcze potrzebny potrzebny ludziom, potrzebny Bogu, potrzebny w wykonaniu konkretnej służby i pracy ale niepotrzebny do tego, żeby tutaj na tej ziemi się rozsiadać i tutaj na tej ziemi zajmować kolejne połacie, budować sobie kolejne domy, kupować kolejne samochody, aplikować kolejne wyjazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ziemia, na której żyjemy, to jest ziemia po katastrofie. I przyznajmy, ona jest piękna, ale pamiętajmy, ona przeżyła katastrofę potopu. Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak wyglądała ta ziemia wtedy, kiedy jako raj została udostępniona Adamowi i Ewie. Nie jest rzeczą mądrą zadowalać się resztkami, kiedy możemy mieć do dyspozycji zastawiony stół. Pomyślcie nad tym. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.